Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy z wizytą u Rafała Pazura w CrossFit Cwak. CrossFit Energy Cwak. Rafał jest mistrzem Europy, wicemistrzem Europy, przepraszam, w dźwiganiu ciężarów. We Finlandii, tak? Zawody były? Tak. Wyróciłeś niedawno. Tak, powiedz, tak. Jak emocje związane z zawodami? Jestem wicemistrzem Europy właśnie Masters w podnoszeniu ciężarów w kategorii 73 kg i wiekowej mężczyzn 45. No z wynikiem 91 kg w rwaniu, 107 kg w podrzucie. No wrażenia naprawdę były bardzo fajne. Fajne wrażenia. Powiedz, jak to jest? Mieszkasz w Holandii 10 lat już mówiłeś, tak? Przed wywiadem rozmawialiśmy. Jak to jest możliwe, że do tej pory nikt o tobie w Holandii nie usłyszał? My w Holandii to już usłyszeli mnie naprawdę już długo, długo. W Holandii to już od roku 2013 trenuję podnoszenie ciężarów, także całe środowisko podnoszenia ciężarów zna moje nazwisko. Owszem, środowisko zawsze zna swoich zawodników. Tak. Bardziej pytam tutaj kwestie polonijne, tak? No, mało było w popularnych portalach internetowych czy gazetach, które tutaj się wydają, informacji na temat zawodnika, który odnosi sukcesy. No tak, no bo podnoszenie ciężarów w Holandii nie jest takim dość popularnym sportem, no i może dlatego, no. Powiedz mi, jak wyglądały przygotowania do zawodów? No właśnie przygotowywać do całości logistyki i przygotowuję się do zawodów praktycznie cały rok. Nie jest jakoś tak, że miesiąc przed zawodami dopiero trenuję. Nie, trzeba trenować cały rok. Ta dyscyplina sportu tego wymaga, że po prostu trzeba trenować cały czas. Mimo to, czy są kontuzje, czy nie ma kontuzji, po prostu nie ma, że boli. Wróćmy do Rovaniemi, tak? Gdzie odbywają się wciąż nadal Mistrzostwa Europy. Tak, dzisiaj Europy. To już jest dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie również twoja koleżanka zdobywa medale, tak? Tak, tak, nasza koleżanka, która też mieszka tutaj w Holandii, w Beek, przy niemieckiej granicy, też właśnie dzisiaj będzie wracać ze srebrnym medalem właśnie z tych mistrzostw. Pogratuluję jej od nas, a tymczasem przejdźmy może do samych wydarzeń z Pomostu, tak? Tak. Chcielibyśmy zobaczyć, jak oceniasz sam swoje zawody, swój start? No wiadomo, mój start 85 kg, pierwsze podejście rwaniu. 85 kg, tak? To było po prostu już planowo zaplanowane, żeby tym podejściem zapewnić sobie już srebrny medal, drugie miejsce w rwaniu. A to jest ciężar, który nie sprawia ci w ogóle problemu, bo tak widać po tej próbie, że podszedłeś do tego bez większych problemów. Może troszeczkę zlekceważyłem ten ciężar, bo to nie są jeszcze moje rekordy, z którymi bym po prostu miał problemy. Mhm. A dlaczego akurat 85 kg uznałeś za ten ciężar, który da ci medal? Bo był bezpieczny do podniesienia, a gwarantował już naprawdę srebrny medal. No widać, że bez większego wysiłku tutaj potrzebujesz. Tak, bez większego wysiłku, ręce były proste, było to zdecydowanie, pociągło mnie troszeczkę do przodu, zlekceważyłem mój błąd, no, ale podejście zaliczone. Podchodzimy teraz do drugiej próby, tak? Tak, druga próba to było 91 kg, w której już zacząłem gonić osobę, która była kandydatem do złotego medalu. I był to Finn. Tak, to był Finn, tak. Czyli rywalizacja bezpośrednia z gospodarzem. Z gospodarzem turnieju, tak. I tutaj nie poszło wszystko tak, jakbyś chciał chyba jednak. Nie no, podejście jak najbardziej zaliczone. Już srebrny medal na pewno był w garści, nie? Tak, tak, ale widziałem, że tutaj bardzo mocno uciekłeś do przodu. Tam sędziowie chyba zadrżeli o swoje bezpieczeństwo w pewnym momencie. No mogli zadrzeć, już nieraz sędziowie uciekali za biurka, także mogli zadrzeć. No nie, podejście ładnie zaliczone, ważne, że zaliczone, 3 białe światełka, no i to już było zagwarantowany srebrny medal. Jak ważne to jest skupienie w podejściach do takich ciężarów? No trzeba być skupionym, naprawdę nie lekceważyć ciężaru, bo nawet mały ciężar, który na treningach się go bardzo łatwo robi, wyrywa, to naprawdę może stworzyć problemy. Teraz tutaj mamy trzecią próbę. Tak, 94 kg to już jest podejście, żeby ograć Fina o 1 kg, bo Fin w rwaniu zaliczył 93 kg, ja szłem 94, żeby objąć prowadzenie rwaniu, no, lecz niestety się nie udało. Nie udało się. Co poszło nie tak? Tutaj mi jedna ręka zeszła do środka, sztanga nie była wyciągnięta do końca, no i została z przodu, spadła. No i trudno, miałem tutaj do Fina 2 kg stratu po rwaniu. Czyli było takie poczucie zawodu trochę po tej próbie, czy nie zdeprymowało ci to w ogóle? Nie, wiedziałem, że podrzutem się wygrywa.
Także czekaliśmy na drugi bój podrzut. Czekaliśmy na drugi bój podrzut. Tak. To są wyniki po porwaniu. 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 Teraz... jestem na drugiej pozycji cały czas. I będzie 107 kg tak. Teraz, czyli ciężary jest dużo większe. O, tak, w podrzucie się podnosi więcej, także ciężar jest już troszeczkę większy. No, ale podchodzili z większym optymizmem do tej drugiej... Tak, tury. Na rozgrzewce 105 kg zaliczyłem bardzo łatwo, więc tu już szłem z uśmiechem na twarzy, no i ja wiadomo, zgubiło mnie to. Zgubiło cię to, zgubiło tak? mnie to. Zarzut bardzo ładnie. Zarzut bardzo ładnie, wstałem pewnie. Tu pierwszy etap góry. Też wybity, proste łokcie, ale rozluźniłem się, łokieć się ugiął i niestety niezaliczone podejście. Pomimo walki do samego końca. Tak, tak. Podejście no, zaliczone 2-1. Znaczy niezaliczone 2-1. To już był moment, kiedy poczułeś, że to złoto powoli ci się wyślizguje z rąk? Myślałem o srebrze najpierw, żeby zagwarantować sobie srebrny medal. Mhm. Czyli nie podnosiłem ciężaru. Powtarzałem próbę na 107 kg, żeby zagwarantować sobie w drugiej już próbie właśnie srebrny medal. Tutaj widzimy jeszcze tą pierwszą próbę, za tak. chwilę drugie podejście właśnie. Właśnie w tej chwili jest tak, drugie podejście, 107 kg teraz już wiedziałem, teraz muszę zaliczyć, bo no, no doping był na jak nie zaliczę, widzę. Jak nie zaliczę, to na pewno nie będę atakował złotego medalu. Druga próba, 107 kg, tutaj widać, że no jest walka, tak? Tak, jest taki tak. podejście z agresją troszkę do tak, ciężaru. Tak, z agresją, już bez lekceważenia, bez uśmiechania się, po prostu idziemy na całość, bo to już musi być zaliczone, żeby marzyć jeszcze o złotym medalu. I jest pięknie wybita, sędziowie nie mieli żadnych pretensji do mnie, zaliczyli 3 białe światła. I wracamy do gry. I wracamy do gry. No i... Finlandczyk podrzucił 110 kg, więc ja musiałem odrobić stratę zerwania 2 kg i dołożyć mu 1 kg więcej. Czyli taktycznie poszłem 113 kg w trzecim podejściu. 113, duża różnica, 6 kg pomiędzy próbami. Jak się przygotowywać do takiej próby? Ostatnio w Belgii i na zawodach Den Helder też miałem zawody. I właśnie podchodziłem próby po 10 kg, po 5, także byłem przygotowany na to. Próba 6 kg więcej, 113 kg, też już skupiony. Dawałoby mi to złoty medal, lecz próba się też nie powiodła. Próba się nie powiodła. Za chwilę zobaczymy dlaczego, co się stało konkretnie. Próbujesz nam to wytłumaczyć. Bo jak mówisz, już takie ciężary nie sprawiały dla ciebie wcześniej tak, problemu. Tak, dwa tygodnie temu 116 kg zrobiłem właśnie na zawodach. Przechodząc z drugiego podejścia do trzeciego o 6 kg, także nie było problemów. 116 zaliczyłem, no a tutaj niestety 113 kg. Też góra, łokieć się ugiął, niestety sędziowie nie zaliczyli. Ale mimo wszystko walczyłeś do końca, tak? Tak? To nie jest tak, że ten ciężar tobą rządził całkowicie, tak? No tak, no nie, łokcie powinny być proste i gdyby były ładnie zablokowane, no sędziowie by nie mieli się czego doczepić, także by był złoty medal. No. Byłby złoty medal. Dużo jest srebrny, no dużo nie brakowało. No. Jest srebro, także też wielki sukces, jeden chyba z większych osiągnięć w twoim życiu. Tak, to jest mój pierwszy medal w ogóle na Mistrzostwach Europy czy świata, ponieważ w tamtym roku na Mistrzostwach Świata w Barcelonie zająłem 8 miejsce, także teraz to jest mój debiut, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy i medale. Przechodzimy teraz do dekoracji, tak? Jeden z najmilszych momentów w zawodach. Tak, tak. Szczególnie dla każdego zawodnika. Dodajmy, że trzecie miejsce zajął też Polak, tak? Tak, Polak Krzysztof Gaweł, mój kolega właśnie z Polski, z Szymanowa, KS Szymanów. Także na Mistrzostwach Polski też walczyliśmy razem, to jest wicemistrz Polski. Ja byłem mistrzem Polski, które się odbiły w Kwidzyniu ostatnio. Także Krzysztof Gaweł brązowy medal, ja zdobyłem srebrny, no a złoty no niestety Finn, gospodarz zawodów. Finn podzielił Polaków. Tak. No może inaczej, uspokoił tak. ich poczynania. Dobrze, w takim układzie od nas też prezent, chcemy wejść we współpracę z tobą ściślejszą, tak abyś mógł jeździć na zawody i reprezentować naszą Polonię holenderską. Będziecie mogli Państwo śledzić
poczynania Rafała z różnego rodzaju zawodów dzięki naszej współpracy. Ja uważam, że to będzie owocna współpraca, cieszę się z niej bardzo i życzymy sukcesów. Tak, tak, ja też bardzo dziękuję, jestem zadowolony z współpracy i na pewno każda pomoc mi się przyda. Dobrze, powiedz jeszcze, co dalej? Jak będą wyglądały teraz Twoje przygotowania i na co się nastawiasz jeszcze w tym roku? Teraz za 2 tygodnie z córką, córka też podnosi ciężary, Martyna Pazur, zawodniczka Gromu Więcbork. Podnosi ciężary, jedziemy na ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży, teraz Statuś będzie trenerem. No bo tutaj na Mistrzostwach Europy córka była trenerem. Teraz, w takich podwójnych rolach jeździcie tak, na tak, zawody. Tak, teraz jeden drugiego się uzupełnia i teraz role się obrócą i po prostu i teraz ja będę prowadził moją córkę. No a jak wrócimy, no to następne takie ważniejsze zawody. W Torino mamy olimpiadę właśnie Masters, Master Games, Europe Master Games. No i wybieramy się tam, żeby też walczyć o medale. I tutaj z tej strony apel do naszych widzów. Jeżeli macie chęć wesprzeć Rafała w jego pasji, w zdobywaniu medali i reprezentowaniu nas, Polonii Holenderskiej na arenie międzynarodowej, to zapraszamy do kontaktu z Łukaszem, z Rafałem, przepraszam, bądź też z naszą redakcją. Środki bardzo potrzebne, więc tutaj może potrzeb, ale każda pomoc jest jak najbardziej wskazana. Tak, dokładnie, dokładnie. No, najgorsze są te wyjazdy, koszty wyjazdów, no bo już suplementy, no to sobie sami kupujemy ten, no ale koszty wyjazdów, jeżeli chodzi o transport, hotele, no to naprawdę to są duże koszty, które musimy sami sobie pokrywać. No. Jakie są Twoje cele osobiste jeszcze? Co byś chciał w życiu osiągnąć? No, jak już mam medal na Mistrzostwach Europy, no to chciałbym jeszcze medal na Mistrzostwach Świata, żeby było do kompletu, no ale... Okej, okay, i czekamy w takim układzie na medal Mistrzostw Świata w wykonaniu Rafała Pazura. Dziękujemy za gościnę Twoją na Twojej sali treningowej. Ja również dziękuję. Życzymy powodzenia. No, chciałbym jeszcze powiedzieć, że Mistrzostwa Europy Masters w przyszłym roku mamy tutaj u nas w Holandii, w Den Helder. Zapraszamy kibiców. My tam na pewno będziemy z kamerą PTV NL, także już możecie powoli zapisywać ten dzień w kalendarzu, przyjść i pomóc Rafałowi w dopingu, przede wszystkim tym sportowym, tak, z trybun, aby mógł A dodam do tego, że na pewno przyjedzie jeszcze bardzo dużo polskich sztangistów, którzy na pewno tutaj się nie dadzą i też będą walczyć o medale, bo w Romaveni to nie tylko my, ja, Justyna, Markiewicz, bo to jest dwójka Polaków, którzy mieszkają w Holandii, ale naprawdę przyjechało nas tam 27 Polaków i do tej pory, jak tam czytałem, już mamy 5 złotych, 8 srebrnych i tam też kilka brązowych medali, chyba z 17 medali jest już na pewno zgarniętych. Dokładnie nie wiem, ale się dowiemy po mistrzostwach. Także sukcesy osiągamy, naprawdę poważne, warto przychodzić i wspierać naszych zawodników. Teraz już dziękujemy, do zobaczenia. I śledźcie nasze kanały, ponieważ będziemy udostępniać coraz więcej filmików z Rafałem w roli głównej z jego zawodów. Także no, do widzenia. Miło bardzo było nas poznać.